Wiadomo, że na arcymistrzowskim poziomie przygotowanie debiutowe jest jednym z najważniejszych czynników, nad którym szachiści dużo siedzą, więc rzadko zdarza się, żeby po kilku czy zaledwie kilkunastu posunięciach partia była już rozstrzygnięta, szczególnie na niekorzyść białego. Natomiast wczoraj w mistrzostwach Polski mieliśmy partię Soćko kontra Tomczak białymi trener kadry mężczyzn arcymistrz ranking 2636 Czarnymi też wielokrotny reprezentant, reprezentant polski na różnych olimpiadach, i tak dalej. Arcymisz ranking 2584. Partia zaczęła się niewinnie. Poszło D4 Skoczek, F6 C4, G6. Na co nastąpiło G3 z szybkim C5. Czyli czarny natychmiastowo uderza tutaj w centrum. I biały zdecydował się na takie rzadko spotykane podejście. Debije C5. Ogólnie najczęściej jest grywane po prostu skoczek F3, żeby tutaj na D4 odbić skoczkiem, bądź też grane jest D5, żeby zająć przestrzeń, chociaż ja osobiście tego D5 nie trawię. No bo ten koniec z G2 jest taki blokowany. No i tak niby ustawiliśmy sobie gońca fajnie na przekątnej, a od razu go blokujemy. Także raczej ja grywam tutaj skoczek f C5, no i czarny skoczek A6. Bardzo logiczne podejście. No pionka trzeba Odzyskać, figury trzeba rozwijać, więc skoczek 6 idealnie tutaj działa. Biały kontynuuje rozwój. Skoczek zbił na C5 i tutaj w siódmym posunięciu biały już sobie narobił pewnych problemów. Zdaje się, że tutaj obaj panowie szybko zeszli z teorii, bo już za chwilę czarny się zaczął głowić, zastanawiać i biały też. Czyli tutaj najwidoczniej nie lecieli z pamięci. Mianowicie, biały zagrał E4 e4 wygląda bardzo zacnie, ponieważ biały kontroluje centrum, przede wszystkim chodzi o to pole d5, natomiast pionek e4 trochę pod nóż wchodzi, te skoczki go atakują, a też pole d3 się bardzo tutaj osłabia, co okazało się bardzo istotne, więc co należało grać? Kontynuacja rozwoju, skoczek f3, krótka roszada, czyli w ten sposób można sobie wrzucić skoczka na D4, później jakieś E3, B3, koniec B2, no i jest taka zdrowa pozycja z jednej i z drugiej strony, biały trochę wyżej ustawiony i walka toczy się dalej. Natomiast w partii poszło to E4, no i arcymistrz Tomczak bardzo sprytnie, agresywnie podszedł tutaj do tematu, mianowicie Hetman A5, czyli natychmiastowo chce się tym pionem zainteresować, ponieważ teraz Skoczek jest związany, no więc już tutaj pionek Z4 podwisa. A jeszcze ten goniec za plecami skoczka się czai, żeby na C3 uderzyć. Ja dlatego jestem fanem właśnie tych wszystkich smoczych struktur z gońcem na G7, bo ten goniec w wielu przypadkach bywa bardzo problematyczny. No i tutaj zawodnik grający białymi myślał prawie 40 minut, no i zagrał posunięcie goniec D2. Wygląda spoko żeby tutaj na c3 obronić, ale okazuje się, że po hetman b6 no pozycja białego ostro trzeszczy. Wisi na p2, grozi skoczek d3 szach, Pionek 4 podostrzałem, zaledwie 8 posunięć w tej partii zostało zagrane, a tutaj problemy są naprawdę duże. Przykładowo, jakby biały chciał zakończyć rozwój, no to się partia szybko kończy w ogóle matem. Więc tak nie można. No, można by zagrać skoczek H3, żeby tutaj bronić na F2, żeby nie dostać takiego gonga. Ale teraz posunięcie D5 jest bardzo złośliwe, czyli czarny chce tego skoczka skasować. No, i teraz, jeżeli nastąpi wybicie, no to właśnie skoczek D3 i goniec bije H3. No i teraz e, można zbić po prostu na f2 z widłami. E, a jeżeli biały zrobi grzecznie roszadę, no to teraz za to czarny po prostu ciachnie pionka na e4 i też ma przewagę. Kompek w ogóle mówi, że albo skoczek h3 albo królew 1 jest tutaj dobrym ruchem, no ale pozycja białego jest po prostu gorsza. E, fakt, że tam biały jest w stanie dalej walczyć, ale no, z, ludz z ludzkiego punktu widzenia no to tak jakby się poddać. Więc tutaj biały próbował, hmm, próbował zabezpieczyć te słabości, szczególnie punkt D3, no i pionka obronić, więc zagrał hetman E2. No ale teraz brutalnie, czarny po prostu zgarnął na B2, wieża B1, hetman C2, bardzo agresywnie hetman jest tutaj ustawiony. Skoczek będzie chciał wjechać na D3, więc widać, że dalej są te problemy. No i w partii poszło hetman D1, po czym... No właściwie pozycja jest do poddania. Ja wiem, że widzowie się czasem obrażają, jakie tutaj przegrał w 11 posunięć, jak przecież partia trwała 28. Ale prawda jest taka, że no praktycznie każdą partię można przeciągnąć do 40, 50 posunięcia, jeżeli się będzie grało do mata. Ale tak de facto w tym momencie ta partia już się zakończyła. Pamiętajcie, że to jest poziom arcymistrzowski, a nie poziom 1200, gdzie tam dowolna przewaga może się 5 razy odwrócić w partii. Tutaj jeszcze Stockfish podpowiada, żeby zagrać E5. I poleca grać taką pozycję. No, co ponownie no z ludzkiego punktu widzenia to jest po prostu absurdalne. No, po biciu na E5 leci na D2, więc nie można. No, i tutaj Stockfish mówi: zagraj w ten sposób. No, i jeszcze stoisz. No i fakt: biały ma tutaj delikatną przewagę w rozwoju, ale to są aż dwa, aż dwa piony mniej. Więc to jest oczywiście problem. Delikatnie ten hetman jest ograniczony, więc to daje jakieś szanse, ale jeżeli czarny odpowiednio agresywnie podejdzie do tematu, no to tak czy siak wychodzi z wygraną pozycją. Więc w partii posła Hetman D1, no i to sprawia, że biały wyszedł no, do końcówki z pionkiem mniej, a jeszcze dodatkowo ma tutaj strukturę poszatkowaną na skrzydle hetmańskim, więc ta pozycja no, jest praktycznie totalnie przegrana. No i tutaj arcymistrz Tomczak naprawdę. Bez żadnych problemów przewagę zrealizował. Tutaj ten moment mi się podoba, ponieważ poszedł fajnie na aktywność. Skoczek bije E4, i chwilowo biały odzyskał materiał. Zobaczcie, tutaj dwa pionki biały odbił, ale te gońce czarnego są na tyle potężne. I jeszcze dodatkowo jest brak rozwoju, no, że tutaj figury czarnego wkraczają do akcji i nie ma co zbierać. Pionek na C4 od razu poleciał, szach, ostatnia figura wkracza do akcji, i jeszcze był zabawny moment na koniec, bo tutaj taki ostatni krzyk rozpaczy skoczek G5, no i teraz, jeżeli czarny by się połasił na wieże, no to wchodzi mat w ogóle, no ale oczywiście czarny znalazł koniec C3 szach. I teraz dopiero zbił na H1, no i w tym momencie biały się poddał. Także bardzo słaba partia w wykonaniu. Bartosza Soćko no i dzisiaj ma trudne zadanie no bo musi się odkuć żeby, żeby tego meczu nie przegrać no i dodatkowo czarnymi więc podwójnie ciężkie wyzwanie wczoraj mieliśmy też bardzo dobry przykład tego jak istotne w szachach jest przygotowanie fizyczne ponieważ często partie potrafią trwać bardzo bardzo długo nawet 5-6 godzin a jeżeli do tego dodamy to że szachista na tym najwyższym poziomie zazwyczaj się też przygotowuje do partii, powtarza debiuty przez 2-3 godziny przed partią, no to robi się naprawdę niezły maraton. I wczoraj mieliśmy partię Gajewski-Wojtaszek, która trwała 90 kilka posunięć, więc naprawdę bardzo długa i arcymistrz Gajewski bronił końcówki bez dwóch pionków, ale były różnopolowe gońce, więc wiadomo, że to zawsze daje jakieś tendencje remisowe. I przez ponad 20 posunięć, więcej, ponad 40 posunięć. Bronił się naprawdę świetnie, no ale w szachach wystarczy ten jeden błąd. I w tym momencie Biały zdecydował się na goniec G6, co niestety przepuszcza Czarnego Króla, bo Czarny wcale nie idzie tutaj, żeby dorobić Hetmana, tylko idzie na E3, żeby zabrać Pionka G2. I okazuje się, że król no nie ma jak teraz bronić. I w partii goniec B1, goniec E7, goniec G6, król F2, no i niby jest goniec E4, no ale ten goniec ma teraz dużo do roboty, prawda? Bo i tutaj musi pilnować pionka, i tutaj musi pilnować kolegę na G2, więc Wojtaszek po prostu czeka, no i teraz nie ma co tutaj zrobić, ponieważ no, można gońcem się nie można ruszać, więc można by królem odchodzić, ale wtedy król czarnego idzie jeszcze dalej i jeżeli Król białego dalej wykonuje posunięcia, no bo gońcem ciągle się nie można ruszać, no to finalnie ten szantażysta zostanie oddany, no i teraz pionek H3 wisi, ten leci do pola przemiany, jest pozamiatany. W partii natomiast poszło H4, no i król, po król E3... E, po e 3 biały się poddał, bo jeżeli nastąpiłoby tutaj bicie, to jeszcze leci pionek na f4, a jak biały, czarny wtrąci król e3, no i teraz goniec odejdzie, no to już na h4 można zbić bez straty pionka f4. No i to jest po prostu wałek. Także cofnijmy się do tego momentu. On tutaj, no biały, powinien zagrać posunięcie król f3. Bardzo precyzyjne zagranie. Chodzi o to, żeby właśnie przeszkodzić w tym podejściu czarnego króla. No ale teraz można sobie pomyśleć, no dobra, no ale przecież czarny sobie dorobi Hetmana. No i tak czy siak pozamiatane. Otóż nie, ponieważ czarny rzeczywiście dorobi tego Hetmana, ale straci pionki. Ponieważ wchodzi G3, no i teraz wymiana, wymiana. Hetman i na koniec wchodzi posunięcie h4. Nie można zagrać g4, bo król bije, biały chce zbić na g5, więc wymuszone bicie i to jest remis, ponieważ róg jest biały, więc król białego do końca świata będzie sobie tutaj chodził g1, h1. Czarny nie ma, jak tego króla przegonić, więc to jest to jest bardzo łatwy remis, więc widać jak te szachy są bardzo, bardzo trudne pod tym względem, żeby utrzymać stuprocentową koncentrację przez te tak de facto 8-9 godzin dziennie. Ponieważ jestem przekonany, że jakby Grzegorzowi Gajewskiemu dać te pozycje jako zadanie, do rozwiązania, gdzie tam byłby wypoczęty, no to bez problemu by znalazł na pewno królewczy, ale pod presją czasu, też po tych kilku godzinach walki, no to właśnie o tego typu pomyłki bardzo, bardzo łatwo. Bardzo ciekawa była też wczorajsza partia Kosakowski kontra Nasuta. Kuba Kosakowski, Misz Międzynarodowy, ranking 2435. Grzegorz Nasuta, Arcymisz, ranking 2511. I tutaj no, widać, że Biały dużo zainwestował w atak na skrzydle królewskim. I tutaj Kosakos, Kosakowski podkręcił atmosferę. Bardzo podoba mi się ta idea. Mianowicie poszło wieża A2. O co tutaj chodzi? Jeżeli Hetman zbije na D1, no to wtedy wieża D2, no i goniec jest kasowany, ten czarnopolowy. Więc w partii nastąpiło Hetman bije A2, no i biały ciachnął na D4, więc jest to ofiara jakości, ale widać, że teraz te czarne pola trzeszczą. I w partii poszło Hetman D2, czyli tutaj czarny natychmiastowo chce te gońce zaatakować. No i też ewentualnie, żeby ten goniec przydał się do defensywy na skrzydle królewskim. Okazuje się, że Hetman D2 jest tutaj ogromnym błędem. Jak to zwykle w szachach bywa, najlepszą obroną jest atak, także posunięcie E3, żeby tutaj w punkt F2 uderzyć. A jeżeli biały wybije, no to tutaj można po prostu wymienić i zagrać F5, i teraz Hetman, i teraz wieża tutaj broni, więc wjazdy Hetmana nie są już takie groźne. Natomiast jeżeli Teraz poszłoby Hetman F6, no to jest wieża E5, żeby te słabe czarne pola przesłonić. Natomiast w partii poszło Hetman D2, no i to właśnie pozwala Hetmanowi wjechać na F6, no i widać y, oczywiste problemy. Więc w partii y, wieża E5 i prawdopodobnie Grzegorz Nasuta sobie po policzył właśnie, że okejka, okay zwrócę tutaj jakość, no ale mój król jest bezpieczny, a tutaj ten goniec podwisa. Natomiast jest teraz brutalne zagranie Goniec E3. I okazuje się, że ten goniec wkracza do ataku, ale teraz z całkowicie drugiej strony. I to jeszcze nie jest koniec zabawy. W partii poszło Hetman G4 można na pewno też pomyśleć o skoczek E6, żeby tutaj bronić, ale nie da rady, bo jest bicie na E6 i niby można by pionkiem odbić, żeby wieża broniła, no ale teraz mat na F8. Więc w partii Hetman G4 szach, ale to wieża zasłoniła za atakiem na tegoż Hetmana. Hetman F3 ostatni krzyk rozpaczy. No, i tutaj po prostu f 1, no i już obrony przed matem, właśnie na G7, bądź na F8 po prostu nie ma. Także w, w bardzo ładny sposób tutaj Kosakowski wykorzystał tę słabość czarnych pól. Ofiara jakości bardzo ideowa. Faktem jest, że czarny mógł tam się obronić, no ale, ale był pod presją. No, a pod presją nawet arcy mistrzowie błędy popełniają. Zobaczmy wobec tego, co się dzieje w Mistrzostwach Polski Kobiet, bo dzieje się sporo. Powiem wam, że w Mistrzostwach Polski Kobiet dzieje się naprawdę dużo. Wiadomo, że to zaledwie trzy rundy na ten moment, więc jeszcze sytuacja może się całkowicie pięć razy odwrócić. Natomiast jest pewna ciekawostka, ponieważ Michalina Rudzińska, zawodniczka z rankingiem 2236, więc w ogóle najniżej notowana zawodniczka w tym turnieju, znajduje się aktualnie na pierwszym miejscu gdzie wygrała wszystkie partie, także start naprawdę fenomenalny. No i też to nie jest tak, że grała z jakimiś słabymi przeciwniczkami, bo system kołowy charakteryzuje się oczywiście tym, że każda zawodniczka zagra z każdą inną po jednej partii, więc może zdarzyć się tak, że ja na samym początku mam wszystkich najsłabszych przeciwników, a na trzy ostatnie rundy wszystkich najcięższych, a ktoś inny odwrotnie, więc wiadomo, to może trzeba brać na to poprawkę. No ale w pierwszej rundzie e, Michalina po, pokonała Klaudię Kulon, złotą medalistkę z zeszłego roku, e, pokonała Annę Kubicką, później Jolantę Zawacką, e, więc zawodniczkę w ogóle z najwyższym rankingiem w turnieju, więc no wynik ewidentnie rewelacyjny. E, ogólnie ja już tak od 3-4 lat na to czekam. Kiedy wreszcie w kadrze kobiet nastąpi takie przetasowanie, ponieważ właściwie tam te same nazwiska chyba od 10 czy 15 lat grają. E, także w, tak z grubsza, oczywiście naciągam. E, ale tak właśnie liczę, że te młode zawodniczki podobijają do tego 2350, 2400 i, i, i wyżej. No, i że ta kadra trochę, trochę się pozmienia. No więc zobaczmy w takim razie te przykłady z partii Michaliny, bo rzeczywiście fajnie te partie wygrywała. I teraz, żeby nie było jakichś nieporozumień, to nie jest tak, że ja jakoś nie lubię starszych zawodniczek czy coś takiego, ale jestem zdania, że im większa rotacja jest w tej kadrze, tym. No, lepsza ta kadra po prostu jest, tak? Bo jeżeli y, są na przykład 4 czy, czy 5 jakich, jakichś zawodniczek, które y, nie mają jakiejś konkurencji y, i mają pewność, że zawsze do tej kadry się dostaną, no to wtedy wiadomo, że chęć do pracy jest znacznie mniejsza. A jeżeli jest te same pięć zawodniczek, którym jeszcze po piętach zaczyna deptać kolejne 4-5 młodych zawodniczek, które do tej kadry chcą się przebić, no to raz. Te młodsze mają chęć do pracy, żeby do kadry się wbić, a te, które już w kadrze są, mają większą chęć do pracy, żeby w tej kadrze się utrzymać. A jeszcze teraz, jak Aleksandra Malcerska, ja z Rosji finalnie przeszła rzeczywiście do Polski, no to już w ogóle zaczyna się tutaj robić gęsto. I, i mam nadzieję, że to wyjdzie na plus. Znaczy, musi to wyjść na plus. Dobra, więc zobaczmy. Co się tutaj wydarzyło? E, party z rundy trzeciej Jolanta Zawadzka kontra Michalina Rudzińska. Poszedł karokaniec w ogóle e, i powiem wam, że e, zawodniczka grająca czarnymi e, naprawdę e, fajnie tutaj poleciała przygotowanie. E, w partii poszło wieża E8 szach, goniec E3. No i tutaj e, nie broni pionka H7, e, tylko od razu atakuje goniec F4. I zagrała to bardzo szybko, no więc zgaduję, że to nie była radosna twórczość, tylko po prostu. Przygotowany wariant, na zawodniczka grająca białymi tutaj mm, zaczęła się głowić, więc chyba została zaskoczona. E, I tutaj e, nastąpiło, e, tak te, teraz e, mi się przypomniało, bo u, u kobiet to trochę inaczej jest. E, niekoniecznie tak logicznie. E, ja, jak robiłem drugą klasę trenerską, to mm, miałem e, to na kursie na tego trenera drugiej klasy. Wyka wykłady prowadził pan, który przez wiele, wiele lat był trenerem kadry kobiet. No i tak właśnie opowiadał, że um... No kobiety bardziej emocjonalnie do tych szachów podchodzą, więc czasem jeżeli się zastanawia zawodniczka, to wcale nie tak, że nie wie co zagrać, tylko się na przykład nie może zdecydować albo tam nie, nie ma pewności i różne tego typu dziwne akcje. No, dobra, więc mniejsza o to. Ale nie, dobra, muszę jedną rzecz troci. bo powiedział najświeższą rzecz, bo ja się go pytam, jaki był taki największy problem, jak w tej kadrze tam trenował te zawodniczki. Czy pomagał im się przygotowywać. No i mówił, że największym problemem było to, żeby, że miał jakąś wizję, żeby zawodniczka coś tam zagrała i według niego to idealnie pasowało. I największym dla niego wyzwaniem było to, żeby przekonać zawodniczkę, żeby rzeczywiście to zagrała, a nie to, co ona sobie tam umyślała. No i w pewnym momencie stwierdził, że jak chce, żeby zawodniczka zagrała E4. No to jak zawodniczka przychodzi na przygotowanie, to mówi, no słuchaj, tutaj jutro najbardziej by pasowało D4, żeby zagrać. No i ona wtedy, no ale nie, 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 D4 mi nie pasuje, no E4 zagrajmy. No i wtedy wychodziło na niego, także dobry trader musi znaleźć sposób dojścia do zawodnika. U kobiet może to być trochę trudniejsze. No dobra, więc wróćmy tutaj do pozycji. Król odszedł na F8, no i teraz wiadomo, że są groźby w stylu G6, czyli no powiedzmy coś idiotycznego. Król E2, żeby tutaj obronić na E3 to już mogą się pojawić właśnie problemy z G6, no i ten goniec nie będzie miał jak wracać. Stąd tutaj za, e, biały wycofał na D3, no to czarny odbił pionka, no i też dodatkowo król się osłabił i obiektywnie e, pozycja jest jak najbardziej do gry. No, król jest trochę osłabiony, ale tutaj zaraz skoczek jest okejka, e, ale jest to już coś nowego, więc w tym nowoczesnym przygotowaniu debiutowym to nawet nie chodzi o to, żeby dostać jakąś super hiperpozycję pozycję podobnie tylko żeby dostać super yy, dostać pozycję w której ja jestem świetnie przygotowany a przeciwnik jej nie zna nawet jeżeli ona obiektywnie może nie jest jakaś cudowna no i w partii skoczekewczy naturalne podejście goniec g4 yy, biały yy, goniec c4 czyli tutaj pilnuje tego skoczka yy, no i hetman d6 yy, hetman wiadomo już się tam czai na h2 więc wieża nie może tutaj swobodnie wkroczyć do akcji, stąd wieża AE1 no i król G8. Prosta, skuteczne. Król jest tutaj bezpieczniejszy. Został wtrącony szach, król F8, więc cicha propozycja remisu odrzucona przez zawodniczkę grającą białymi. A to jest często też bardzo dobre podejście, bo tutaj miejcie na uwadze, że białymi gra zawodniczka 2-400, czarnymi 2-200, więc. No, mówi się, że rankingi nie grają, ale grają. Zawodnicy na to bardzo patrzą, więc zawodniczka grająca za czarnymi nie musi tutaj nic udowadniać, więc może właśnie szantażować jakimś powtarzaniem pozycji, forsowaniem remisu, no bo ma świadomość, że przeciwniczka będzie chciała cisnąć na wygraną. Eee, no to w partii wieża E1, hetman grzecznie odszedł, skoczek H4 i skoczek A6. Czyli czarny kontynuuje rozwój, no ale ten goniec dosyć dziwnie ustawiony. Ne, teraz zagranie G6 no nie byłoby. Najlepszym tutaj podejściem, ponieważ wieża wjedzie na E7, no i z króla czarnego nie ma co zbierać. Więc w partii skoczek A6 Hetman B3 i teraz bardzo fajny ruch G5. No i okazuje się, że skoczek musi się cofnąć, teraz wybicie, no pionkiem odbijać beznadziejnie, bo teraz tutaj izolaki i od razu król G7, wieża H8, już z pionkiem H2 są problemy. No więc król odbił, no to widać, że ten król nie jest tak do dobrze zabezpieczony. No, i tutaj jeszcze spory błąd wjechał, goniec D3, co pozwoliło skoczkowi bardzo dynamicznie wkroczyć do akcji, wykorzystując przeciągi po linii D. Hetman się cofnął, wymiana odbicie, no i wieża H8. Więc teraz król białego osłabiony, król czarnego całkowicie bezpieczny. Więc są realne problemy. Wisi na H2, więc H3, no i po prostu szach. I pionek został zdobyty. I powiem Wam, że naprawdę brutalnie ta przewaga została zrealizowana. Wieża teraz wkroczyła do akcji. Bardzo, bardzo mi się podoba ta idea. Wieża na F4 jest hiperaktywna i jeszcze współpracuje z Hetmanem. Hetman tutaj... Wycofał się na A5, ale znowu z jadem, no bo właśnie zerka na wieżę. No i tutaj, prawdę mówiąc, pozycja już jest beznadziejna. No i kolejny pionek poleciał. No i teraz mamy taką końcówkę hetmańską, co wiadomo, że są jakieś tendencje remisowe. Ale król jest elegancko zabezpieczony pionkami, więc przy, dobrzy, przy dobrej grze czarnego nie będzie tutaj wiecznego szacha. No i właśnie Hetman tutaj przeszedł. Zawsze czarny może szantażować wymianą hetmanów. Wszystkie pionkówki są wygrane. No i pomału, pomału zawodniczka grająca czarnymi się tutaj zaktywizowała. Uruchomiła te pionki. Zdobyła na 3 No i teraz jest pozamiatane. O, no to trzy piony mniej. Ale jeszcze było tutaj grane. No i dopiero w tym momencie... Jolanta Zawacka zdecydowała się poddać. Także bardzo fajna partia w wykonaniu e, młodej zawodniczki, chyba w ogóle debiutantki, choć muszę to sprawdzić. Otóż nie, e, nie debiutantka, ale prawie, bo Michalina już grała w zeszłym roku. I zajęła dziewiąte miejsce. To wtedy jej poszło słabo, bo zdobyła 2,5 z 9. No to na tych mistrzostwach po trzech rundach już więcej punktów zdobyła niż w zeszłym roku. Także idzie to elegancko. Bardzo fajna partia w jej wykonaniu. Zaskoczyła przeciwniczkę w debiucie. Zdobyła jakąś tam przewagę psychologiczną, przewagę na zegarze, później e, zamieniło się to na przewagę na szachownicy, no i później tę przewagę brutalnie zrealizowała. Także bardzo fajna partia. E, miejmy nadzieję, że e, ta passa e, będzie trwała dalej. E, także cóż, mam nadzieję, że podobało Wam się to e, podsumowanie. E, wiem, że już dopytujecie bardzo, kiedy się wywiad z dudą e, ukaże, ale no. Techniczne rzeczy są ogarniane, wywiad jest już gotowy, ale tam parę rzeczy wiecie, trzeba pouzgadniać i tak dalej. Już na dniach wywiad powinien się ukazać na tym kanale. Także zasubskrybuj, żeby go nie ominąć. No i dzięki za uwagę. Papa pa, widzowie.